Na koniec, tuż przed wyborami, została Konfederacja. Nie ukrywam, że idea tego ugrupowania jest mi jakoś bliska. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego mówiłem, że Polsce potrzebna jest taka nasza odmiana tego, co we Francji było kiedyś znane i dzisiaj jest znane jako Front Narodowy. Ale chodzi mi o ten Front Narodowy z dawnych lat, który był taką wielką koalicją rozmaitych sił prawicowych, katolickich i taką siłą, która, można powiedzieć, dawała nadzieję ludziom, którzy nie chcieli głosować na partię głównego nurtu, czyli że mainstreamową, nazwijmy to, prawicę republikańską i czy socjalistów, czy tym bardziej komunistów. Więc w pewnym sensie mam taką skłonność do Konfederacji. A jednak głosowanie na Konfederację także jest czymś trudnym. Z zalet przede wszystkim to, że Konfederacja i jej politycy są za życiem, za chrześcijańską perspektywą ochrony życia, prawnonaturalną zresztą, to znaczy traktują poważnie osoby od poczęcia aż do naturalnej śmierci. To jest bardzo ważny argument. Można powiedzieć, że to jest fundament wszelkiej sprawiedliwości społecznej, w ogóle wszelkiej sprawiedliwości i ładu społecznego, więc nie można tego problemu, tego poparcia, jakie życiu daje Konfederacja, zlekceważyć. Podobnie ta taka zdolność do formułowania prawicowych postulatów, brak takiego zawstydzenia wobec liberałów, które miewają często centroprawicowcy, taka zdolność po prostu do wypowiadania prawicowych kwestii i prawicowych elementów programu bez zawstydzenia, zdolność do wprowadzania tych elementów do dyskursu publicznego. To są bardzo, bardzo ważne cechy. Z drugiej strony jednak mam duży problem z Konfederacją i to zresztą nie jeden. Pierwszy to jest pewna ekstrawagancja, jaką wprowadzają do polityki główne twarze tego ugrupowania. Czyli chociażby Janusz Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun. Właściwie Janusz Korwin-Mikke, który z całej swojej polityki uczynił jeden wielki performance, jedno wielkie wydarzenie medialne, które nie przekłada się na żaden, moim zdaniem, konstruktywny pomysł na politykę. Podobnie Grzegorz Braun. To znaczy polityka, która jest tylko performatywna, która jest tylko wydarzeniem, takie też będzie tworzyło państwo. Taka polityka, która przede wszystkim skupia się na przebiciu do mediów ze swoim przekazem dnia, nie będzie tworzyła państwa o ścisłych, o mocnych fundamentach. Dobrym przykładem tutaj była idea Polexitu, który przez pewien krótki moment był niesamowicie mocno proponowany, promowany, a dzisiaj w komentarzach w internecie można przeczytać teksty zwolenników Konfederacji, którzy mówią, że nigdy Konfederacja nie była przeciwko temu, żeby Polska wychodziła z Europy. Oczywiście chodzi o Europę geograficzną, ale prowadzona jest taka podwójna jakaś dziwna gra i faktycznie ten pomysł zupełnie znalazł się na marginesie, czyli że jego celem było tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi, pewne podniesienie poziomu emocji politycznych, a nie rzeczywisty jakiś koncept realizowania polityki europejskiej w postaci naśladowania Brytyjczyków. Wydaje się, że dla nas ważnym sposobem na realizowanie naszego interesu w Unii Europejskiej powinno być dbanie o to, żeby Unia Europejska przestrzegała własnych praw, żeby przestrzegała traktatów, ponieważ permanentnie jest to łamane. Komisja Europejska coraz dalej rozszerza swoje praktyczne prerogatywy, podczas gdy często nie ma to kompletnie uzasadnienia w prawie unijnym. Ta ekstrawagancja dotyczy także polityki międzynarodowej, tak? Robert Winnicki w Teheranie, Grzegorz Braun udzielający wywiadu portalowi Sputnik, promującemu wielobiegunowy świat, czy Janusz Korwin-Mikke
mówiący, że Polska powinna szukać sojuszu z Rosją. No już wyrwaliśmy się z sojuszu z Rosją. Nie chcę być tu przesadnym atlantystą, ale to jest pewien rodzaj niebezpiecznej utopii. Sposób, w jaki Rosja prowadzi politykę wobec swoich sojuszników, jest de facto polityką wasalizowania i wciągania w obręb tego upadającego imperium. I przy wszystkich naszych problemach i zastrzeżeniach, jakie możemy mieć do polityki amerykańskiej czy europejskiej, Rosja nie jest absolutnie żadną alternatywą. I teraz trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia tutaj z poważnym pomysłem politycznym, czy jest to kolejny przykład ekstrawagancji i performansu politycznego, czy parapolitycznego, paraartystycznego, tak, który ma zwrócić uwagę na Konfederację. Jeżeli Konfederacja wejdzie do Sejmu i będzie tego typu pomysłami ostrzeliwywała przyszły rząd, to nie będzie to polityka konstruktywna. Konstruktywne są właśnie argumenty katolickie z zakresu moralności publicznej na przykład, tak, o których powiedziałem na początku, ale tego typu ostrzeliwywanie Prawa i Sprawiedliwości, które prawdopodobnie sformułuje rząd z jakiejś strony prorosyjskiej polityki międzynarodowej, moim zdaniem będzie po prostu osłabianiem Polski. Chciałbym też poruszyć kwestię programu społecznego Konfederacji, który jest po prostu chodzącą sprzecznością. Oczywiście to wynika z konfederacyjnego charakteru tego ugrupowania, czyli z tego faktu, że mamy tam i Ruch Narodowy, i partię Janusza Korwin-Mikkego, i tutaj jest zupełna niezgoda co do pomysłów na gospodarkę czy na sprawy ekonomiczne, ponieważ Janusz Korwin-Mikke zawsze forsuje swój utopijny liberalizm ekonomiczny, no, który jest moim zdaniem kolejnym performansem politycznym. Ten liberalizm jest kompletnie nieżyciowy i kompletnie sprzeczny też z aspiracjami Polaków. To znaczy uważam, że jest rodzajem fałszywej świadomości nawet u przedsiębiorców. Przekonanie, że jak obniżymy podatki, zniesiemy ZUS i tak dalej, to będziemy żyli w jakimś kraju niesamowitej szczęśliwości. Dla mnie to są kompletne idole i bałwany polityczne, w sensie właśnie pewnych idoli. Idee kompletnie absurdalne, a niesamowicie wynoszone wysoko. Z drugiej strony mamy Ruch Narodowy, który ma program solidaryzmu narodowego, ma pomysły bardzo katolickie, jeśli chodzi o spojrzenie z perspektywy nauki społecznej Kościoła, i to byłoby dla mnie bliskie. Tyle, że głosowanie na przykład w Warszawie na Konfederację w sytuacji, kiedy wejście do Sejmu jest w ogóle w tej chwili wątpliwe, tak, gdzieś oscyluje około 4% to poparcie, realnie będzie oznaczało głosowanie na Janusza Korwin-Mikkego, którego uważam za demoralizatora polskiej prawicy. Pod każdym względem. Pod względem pewnej praktyki politycznej, pod względem programu właśnie polityki międzynarodowej, a także programu ekonomicznego, nie mówiąc o pewnym wzorze polityka czy pewnym stylu życia, jaki Janusz Korwin-Mikke od lat prezentuje. Jest to bardzo, bardzo zniechęcające, szczególnie, że jedynki Konfederacji bardzo często są to osoby związane z prezesem partii Wolność, no dlatego, że ona najwięcej też niestety generuje poparcia, realnego poparcia dla Konfederacji. Stąd powiem szczerze, że jeśli zdecyduje się głosować na Konfederację, będzie to bardzo, ale bardzo trudna decyzja i chyba najmniej zadowalające dla mnie głosowanie w historii tego, jak korzystam ze swojego czynnego prawa wyborczego. Powiedziałbym jeszcze tak, bardzo szkoda, że różne problemy pomiędzy Konfederacją a jeszcze innymi ugrupowaniami jak Prawica Rzeczypospolitej doprowadziły, że ten blok nie jest szerszy. Rzeczywiście byłoby potrzeba, żeby ten blok poszedł jeszcze bardziej w rozbudowanej formie i rzeczywiście tworzył taki republikański front narodowy. Miejsce, gdzie
Każdy, kto sprzeciwia się duopolowi PiS-PO, miałby swoje miejsce, gdzie też byłaby atmosfera pewnego rodzaju szacunku wzajemnego, szacunku dla tych, którzy w polityce są dłużej, tych, którzy są krócej, którzy mają różne style działania i niezależnie od tych różnych temperamentów, żeby mieli swoje miejsce i żeby mogli dać swojemu elektoratowi szansę na oddanie takiego głosu, który nazwalibyśmy głosem z czystym sumieniem. Powiem szczerze, że ja jeszcze nie zdecydowałem, na kogo będę głosował tak bardzo szczegółowo. Natomiast jest pewna zasada, którą warto byłoby wykorzystać, która jest jakąś nadzieją dla tych, którzy są niezdecydowani. Wybierzcie tych posłów, którzy ubiegają się o reelekcję w tych wyborach, którzy w mijającej kadencji zachowali się dobrze w dwóch sprawach. Po pierwsze, głosowali za dalszym procedowaniem projektu Zatrzymaj aborcję, czyli zniesienia zgody na aborcję eugeniczną. I drugie głosowanie, głosowali przeciwko projektowi Ratujmy Kobiety, temu lewicowemu projektowi, którego celem była całkowita liberalizacja, tak zwana liberalizacja, czyli dopuszczenie do powszechnego stosowania bez żadnego powodu, bez żadnego uzasadnienia mordu prenatalnego. To są ludzie, którzy w najważniejszych sprawach potrafili zagłosować często inaczej niż liderzy partyjni i z tego względu zasługują na szacunek i zasługują też na to, by ponownie znaleźć się w parlamencie. Prawdopodobnie ich obecność w parlamencie nie będzie miała bezpośredniego wpływu na jakąś pozytywną zmianę tutaj tych spraw, bo to zależy od liderów partyjnych, ale lepiej, żeby takich ludzi było w Sejmie więcej niż mniej, ponieważ oni będą też w innych sprawach oddziaływać na polską politykę w dobry sposób. Będą wprowadzać dobre katolickie myślenie, dobre prawno-naturalne myślenie o sprawach ludzkich, sprawach społecznych w znacznie szerszym zakresie niż ten fundamentalny problem, ale niestety na razie, jak się zdaje, nierozwiązywalny po szczególnie wypowiedzi premiera Mazowieckiego, który okazał się zwolennikiem III Rzeczypospolitej i idei kompromisu aborcyjnego. To już ostatni jest film przed wyborami. Następne nagrania polityczne po wyborach, zaraz będzie cisza wyborcza. Następne filmiki pewnie będą dotyczyły spraw kościelnych. Tymczasem zapraszam Was do subskrybowania kanału, do klikania dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach. Też komentujcie, klikajcie łapki w górę. Bardzo się cieszę, że są głosy, które mobilizują mnie do dalszego nagrywania. To jest bardzo budujące, że te filmy nie idą w próżnię, ale że odbieracie je, reagujecie na nie. Także na Facebooku widzę, że na profilu Christianitas jest całkiem spory ruch pod moimi komentarzami, za co Wam dziękuję. I tym, którzy się ze mną zgadzają, i tym, którzy się ze mną nie zgadzają. Pozdrawiam, dobrej niedzieli wyborczej i chrześcijańskiej, katolickiej. Cześć.